Jestem tutaj po raz kolejny i bardzo cieszę się, że OSP Leśniewo i druhowie z tej jednostki bardzo dobrze wykonują swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że jednostka się wzbogaciła o kolejne niezbędne urządzenia potrzebne do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Chcę zadeklarować daleko idącą pomoc w tych wszystkich przedsięwzięciach, które będą druhowie ochotnicy z OSP Leśniewo kontynuować w przyszłości. I na koniec chcę powiedzieć, że strażacy to taka grupa ludzi, która idzie tam, skąd ludzie uciekają. A więc to jest szczególny rodzaj bohaterstwa, dlatego ci ludzie zasługują na szacunek i na wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, organizacji rządowych, a także samorządowych, a więc nasz wspólny cel, bezpieczeństwo. Chcieliśmy podziękować właśnie tutaj panu posłowi za to, że nas wspiera, zawsze, że tutaj z nami jest, jak to większe okazje, a najbardziej za to, że po prostu wspiera nas poprzez KRUS, tym razem finansowo. I taki mały, skromny... Bardzo dziękuję. Pamiątka w imieniu straży. No i tutaj wspomnę również, że po prostu po wichurach, jakie nawiedziły w tym roku Leśniewo, również zwróciliśmy się z prośbą do Nadleśnictwa Wejherowo i tutaj poprosiliśmy Nadleśnictwo, żeby nam zakupiła piłę motorową, bo tyle tych jest połamanych drzew, że szybko trzeba je usunąć. I po prostu prośba została spełniona, że otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 2200 od Nadleśnictwa i za to byśmy zakupili tutaj, która była pokazana, piła motorowa. Również po prostu nie tylko skromny pamiątka po prostu w postaci tej podziękowania, ale również myśmy jako strażacy również postanowiliśmy po prostu z własnymi siłami dopomóc w naprawie tablicy ogłoszeń tutaj ścieżki rowerowej. I to po prostu myśmy naprawili i tutaj przedstawiciel Nadleśnictwa oglądał, mówi, że dobrze jest zrobione. I za współpracę serdecznie dziękuję. Mały, skromny na pamiątkę podarek. Nadleśnictwo Wejherowo od dłuższego czasu współpracuje z OSP Leśniewo i w tym roku druhowie z tej jednostki zwrócili się do nas z prośbą o darowiznę na zakup piły motorowej. Nadleśnictwo Wejherowo pozytywnie przychyliło się do tego wniosku i dzięki tej współpracy dzisiaj możemy, że tak powiem, mówić o tym, że zakup został zrealizowany i będzie służył druhom i nie tylko druhom, bo całej społeczności lokalnej, żeby był on wykorzystywany dla dobra publicznego. Proszę mi powiedzieć, często mieszkańcy zadają takie pytanie, jak właśnie jest między Wami współpraca? Bardzo dobrze współpraca się rozwija, bo, że tak powiem, no, na terenie Nadleśnictwa Wejherowo jest wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ale między innymi jedna z nich, taka wiodąca, to OSP Leśniewo. Współpracujemy na różnych płaszczyznach, zarówno tej, która dotyczy tych bezpośrednich usuwania skutków różnych kataklizmów, ale również na takiej edukacyjnej. Między innymi współpracujemy na kanwie tego, żeby polepszać wizerunek zarówno wsi, jak i Nadleśnictwa Wejherowo, między innymi poprzez stawianie odpowiednich tablic informacyjnych i zajęcia edukacyjne oraz różne inne takie spotkania i prelekcje.